Na chwilę przerwiemy tutaj te nasze uroczystości przedmeczowe, żeby pokazać Filipa Dylewicza, dla którego tutaj także dzisiaj jesteśmy. 42-latek, pochodzący z Bydgoszczy. Dzisiaj żegna się z parkietem oficjalnie. Jeszcze w ostatnim sezonie grał dla drużyny Arki Gdynia, ale dziś już jest emerytem. Na razie trenerem młodzieżowym, ale sam mi powiedział przed chwilą, że także marzy o tym, żeby kiedyś z seniorami popracować. Kto by pomyślał, no ale czy kiedyś myśleliśmy, że Krzysztof Szubarga będzie trenerem z head coachem? Nie sądziłem tego, ale jest. A myślę, że i Filip, człowiek, który przy koszykówce był ponad 20 lat w samej lidze, a przecież około 30 w ogóle, jest tutaj dzisiaj żegnany przez przedstawicieli obu klubów, przez prezesa Okręgowego Wojewódzkiego Związku Koszykówki Pomorskiego, także przez przedstawicieli obu miast, wiceprezydenta Gdyni i prezydenta Sopotu, bo i z Treflem, i z Arką przez wiele lat miał związane. Oj tak, rzeczywiście, to jest piękna historia. Długie lata Filip spędził nie tylko na polskich parkietach, ale niewątpliwie to jest legenda. Zresztą tutaj dowiedzieliśmy się z banerów. Król PLK jest tylko jeden. Wiele medali mistrzostw Polski, przeważnie złotych, ale również najlepsze występy indywidualne w finałach i nie tylko. No, tych trofeów, które Filip zdobył przez cały okres trwania kariery, jest bardzo, bardzo wiele. Pozytywna, bardzo pozytywna postać. Tak jak wspomina o tym Krzysztof Szubarga, zawsze uśmiechnięty, zawsze pozytywny. A więc my również dziękujemy bardzo Filipowi za wszystkie emocje, gdzie mogliśmy oglądać jego wspaniałą grę. 708 meczów w Energa Basket Lidze w PLK. To jest jego rekord i tutaj taką koszulkę od Mateusza Żołnierewicza, prezesa klubu z Gdyni, właśnie otrzymuje w tej chwili Filip Dylewicz z takim właśnie numerem 708 i tu będzie pamiątkowe zdjęcie. Brawo Filip, jeszcze do niego dzisiaj wrócimy. Miejmy nadzieję, że uda się z nim porozmawiać, chociaż jak widzimy jest rozrywany, a my teraz posłuchajmy drugi.